pojawił się żart o Twoim udziale w Tańcu z Gwiazdami. No ale oczywiście to jest żart. A jak myślicie, czy wystąpię w Tańcu z Gwiazdami? Ja wielokrotnie w trakcie programu Kobieta na Krańcu Świata pokazywałam, że mam naprawdę zapał do tego, żeby tańczyć, żeby się ruszać. Każda wolna chwila na planie programu, czy w ogóle nawet w domu, ja po prostu tańczę. Więc może to najwyższy czas wystąpić w jakimś show tanecznym. A dobrze byś się czuła w takim programie? No nie czułabym się dobrze jednak w programie tanecznym, przyznaję, dlatego to jest prima aprilisowy żart. Ale oczywiście tańczyć lubię, ale nie wystąpię jednak w żadnym programie z tej okazji. Sezon programu Kobieta na Krańcu Świata 11 już pojawi się tak naprawdę dopiero jesienią, ale prace idą pełną parą. W tym roku byliśmy w Meksyku, w RPA, w Izraelu i właśnie pakuję się na wyjazd do Indii. Więc mogę powiedzieć, że już jesteśmy w trakcie intensywnych przygotowań. No i mogę zapowiedzieć tym bardzo oddanym fanom i widzom programu Kobieta na Krańcu Świata, że specjalnie na antenę Travel Channel przygotowujemy wyjątkowe, dłuższe, dokumentalne formy programu Kobieta na Krańcu Świata, inne niż te, które będą pokazywane na antenie TVN. I spełniamy to marzenie, o którym ciągle słyszałam, żeby te odcinki były dłuższe, Martyna. No więc będą. Będą to rzeczywiście pełnowymiarowe, rasowe formy dokumentalne tylko na antenie tego kanału. A ile takich odcinków będzie? Ile zobaczymy? I o czym one będą? Najbliższy sezon, no jeszcze czekamy z ostatecznymi decyzjami, bo jesteśmy jednak bardzo zależni od wiz, pozwoleń i tego, gdzie i co będziemy mogli realizować, ale obiecuję premierowych 8, dobra, 9 nowych odcinków. Pasuje?